pozostałych. Drodzy Państwo, jak wspomniałem, bohaterem dzisiejszego wieczoru jest Wanda Wilanowska z nową publikacją, bo nie jest to jej pierwsza publikacja. Pierwsza, było to kilka lat temu, dobrych już, była poświęcona właśnie między innymi temu obiektowi szkodawskim Magdalenkom. Dodam, że dzięki właśnie tutaj pracy pani Wandy również gmina jest wsparta, ponieważ dotychczas nikt inny o tych Magdalenkach nie napisał. Tak samo dzisiaj my te publikacje już w punkcie turystycznym posiadamy i również korzystamy z wsparcia pani Wandy. To tak ważna właśnie współpraca z mieszkańcami, jak i też organizacjami pozarządowymi. Kilka słów o pani Wandzie, bo nie wiem, czy sama będzie chciała powiedzieć. Ukończyła Akademię Rolniczą w Poznaniu. Z wykształcenia jest leśnikiem, przepracowała wiele lat w nadleśnictwie Szprotawa. Ostatnie lata kariery zawodowej w nadleśnictwie Żagań. Wiemy, że też była twórcą czy współtwórcą ośrodka edukacji ekologicznej przed nadleśnictwem w Żaganiu. Ja też doskonale Wandę pamiętam, że publikowała przepiękne, ciekawe artykuły o przyrodzie jeszcze w naszym dawnym tygodniku szprotawskim. Wiem, że pani Wanda też się udzielała, czy udziela społecznie we wspomnianych organizacjach tych senioralnych, o których wspomniałem. I to, co mówię o przewodniku po naszych szprotawskich Magdalenkach. I to, co dzisiaj Szprotawa, historia mojego miasta, przewodnik. Ja może w dwóch słowach też powiem o tym przewodniku. Wanda powie szczegółowo, drodzy Państwo. To jest taka dość ciekawa lektura, a to choćby z tego względu, że jak każdy przewodnik zajmuje o najciekawszych obiektach historycznych, przyrodniczych, jak również postaciach ziemi szprotawskiej, ale w taki oryginalny sposób, że prawie każdy rozdział jest okraszony legendami. Tych legend też nie lekceważmy, bo z definicji legenda to nie jest czysta fantazja, tylko legenda, która gdzieś tam przeplata, czyli ktoś powie, mija się na szczęście z prawdą. Drodzy Państwo, zanim oddam głos naszej bohaterce, z uwagi na względy techniczne, poproszę pana burmistrza w tym momencie, aby zabrał głos, bo będzie musiał nas wcześniej opuścić. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, witam jeszcze raz wszystkich Was bardzo serdecznie. Witam tutaj naszego gościa honorowego, wicewojewodę, doskonale Wam znanego tutaj też historyka, który zajmuje się także na co dzień historią Szprotawy, okolic. To, że Szprotawa jest najpiękniejszym miastem, to wszyscy wiemy, ponieważ kochamy, mamy ją w sercach i akurat wszystkich nas tutaj przekonywać do tego nie trzeba. Natomiast ta publikacja, tak jak zresztą wcześniejsza, pogłębia naszą wiedzę, pokazuje różne ciekawe historie. Wszystkich zachęcam do lektury. I jak każdy sukces ma wielu ojców, tak pani Wanda także była wspierana przez tutaj muzeum nasze miejscowe. Tutaj także chciałem podziękować Maciejowi Borynie za to, że wspierał. Cieszę się, że ta publikacja mogła powstać. Cieszę się, że my też tutaj z ratusza jakąś drobną cegiełkę albo drobny kamyczek w tym ogródku mamy i mogliśmy tą publikację wesprzeć. Tak jak powiedział mój szanowny przedmówca, to już jest druga pani Wandy publikacja. Pierwsza w zasadzie się rozeszła i chyba już ciężko ją dostać, także prosimy o jakąś wznowienie, bo cieszyła się, szczególnie u mnie wśród moich gości, kto mnie nie odwiedzał, zawsze starałem się promować nasze Magdalenki, bo to jest niesłychanie ciekawy obiekt. Cieszę się, że ta druga publikacja powstała. Cieszę się, że to wreszcie dzieło jest namacalne, możemy sobie to wziąć wszyscy do ręki, pogłębić swoją wiedzę. Oczywiście Szprotawa to jest także żywy organizm, to nie tylko historia, którą warto znać, ale w zasadzie wszędzie, gdzie się nie obejrzymy, to jesteśmy otoczeni historią, ciekawymi obiektami. Natomiast ta Szprotawa jak żywy organizm także ewoluuje, zmienia się i bardzo się cieszę, że mogę w tym wszystkim uczestniczyć.
Takim namacalnym przykładem jest to wszystko, czym jesteśmy otoczeni, czyli chociażby renowacja Magdalenek. Tutaj dzięki temu możemy być. Za chwilę umowa już podpisana, będziemy dokonywali renowacji ruin Kościoła Ewangelickiego. Trwa renowacja ratusza szpotawskiego, trwa przebudowa tutaj ścisłego tego zabytkowego centrum Szpotawy, jeżeli chodzi o parki, jeżeli chodzi o drogi, ścieżki rowerowe. Także to jest żywy organizm, który mimo tego, że ma taką piękną, bogatą historię, to także ma przed sobą piękną przyszłość. Także zachęcam Was wszystkich do lektury. Naprawdę warto. Natomiast tutaj mamy taki drobny, mały gest, żeby wyrazić naszą wdzięczność za tą twórczość, która jest bardzo potrzebna dla naszej Szpotawy. I droga szanowna autorko, chciałbym Cię prosić, albo może nawet zobowiązać, żebyś nie poprzestawała. Także idź tą drogą, droga autorko. Dziękujemy za to już i prosimy o jeszcze, bo pewnie tych różnych historii jeszcze trochę zostało. No, zdaje się, że tak, a poza tym no, nakład już się wyczerpuje, nie było tego tak dużo, bo około 340 sztuk. No już właściwie to są takie, może jeszcze 60 egzemplarzy u mnie, nie wiem, ile w centrum aktywności, u promocji wydziale. No i sama przyglądając już potem, bo zawsze po jakimś czasie, ileś razy ja to oglądałam, czytałam, ale jak się dostanie egzemplarz do ręki, to wtedy dopiero jeszcze widać, co mogło być inaczej. Ale już tak, ja jeszcze szybciutko powiem, że po prostu on jest taki, jaki jest, bo też ze względu finansowych. No niestety, pieniądze dużo ograniczają. Więc ten tekst jest ciśnięty, zdjęcia są malutkie. No i treść to może z racji tego, żeby nie zanudzić czytelnika, bo to nie jest wytrawna historyczna literatura taka z tytułem historyka, czy z umiejętnościami historyka, wykształceniem historyka, tylko zwyczajnego takiego, kto by z Was chciał się tego podjąć, kto by napisał. I także to jest takie dla nas, dla ludu, może tak mówię, tak? Dla ludu. Ale mimo wszystko może być to jeszcze lepsze wykonanie, więc to się rozchodzi. Jest zima, może być długa i ciemna. Znaczy ja ciemna niekoniecznie. I wtedy będę miała dłuższe wieczory i po prostu. Dla Pani z wielkimi podziękowaniami. Kieruje nam w głowie taki pomysł tutaj razem z Maciejem, gdzieś szukamy środków, poszukujemy tutaj też uśmiech do naszych władz wojewódzkich. Szpotawa nie ma takiego aktualnego albumu z prawdziwego zdarzenia, z takim właśnie kolorowymi zdjęciami, z takim bardzo ładnym opracowaniem. I tutaj dużo gości nas odwiedza, szczególnie do mnie, do ratusza. W zasadzie to cały świat przyjeżdża, tak ten świat zmalał się nam. I brakuje takiej publikacji, coś co mógłbym podarować tak z czystym sumieniem, coś co byłoby też w paru językach, żeby także ludzie spoza naszego kraju mogli sobie poczytać, zapoznać się, bo jest co? Małe miasto, ale wielkie duchem. Także życzę Wam dzisiaj takiego bardzo uduchowionego tego spotkania, ponieważ dotykamy materii, to co powiedziałem wcześniej, to, co wszyscy w sercu nosimy, wszyscy w sercu kochamy tą naszą Szpotawę. Życzę Wam dzisiaj takiego dobrego spotkania. I cóż, jeszcze raz dziękuję i proszę o jeszcze. Ja już Was muszę zostawić, także życzę danego wieczoru. Dziękuję. Drodzy Państwo, zgodniłem też naszym honorowym gościem, wicebaronem Maciejem Świńskim, że też teraz zabierz głos, tylko dodam, że kto nie wie, to tutaj pan Maciej z wykształcenia, z historykiem, też wieloletnim współopiekunem Izby Historii, nauczycielem,
i też radnym dzielnik kadencji. Proszę. Tak, ja muszę powiedzieć, że pan Maciej to był takim dobrym moim duchem opiekuńczym. Ja czasami wątpiłam, albo się pytałam, czy no, czy tak, czy inaczej. To mnie wspiera bardzo. Jest potrzebny, myślę, każdemu taki mentor, taki człowiek, bo jak stara się trochę, te skrzydełka padają, no to dzięki takim ludziom się podnoszą. I coś jeszcze chciałam powiedzieć, wiecie co, w tych latach to dziura, tam dziura i wszystko się znajduje. Także bardzo dziękuję Ci Macieju serdecznie. Zresztą Maciej to druga taka osoba, która mnie też wspierała i pomagała i tutaj pomogła no, z tą dystrybucją i z wieloma rzeczami i przygotować to spotkanie. Także w tym momencie obu Pani serdecznie dziękuję. A ty tego nie czytaj, bo ja tam bardzo pisałam. Szanowni Państwo, Panie Radny, a przede wszystkim droga autorko. Pomysł na tę publikację był po części inny, ale to jest koncepcja, która gdzieś pewnie z czasem, wiesz o czym mówię, z czasem na pewno się zrealizuje. Wanda jest osobą, jak tutaj zaznaczyłem w posłowiu tej publikacji, która ciągle jest w akcji, ciągle coś realizuje, planuje i to jest ten przykład seniora aktywnego. I tutaj jeszcze zacytuję krótki fragment z tego tekstu. Wanda Wilanowska nie jest Szprotawianką z urodzenia. Pochodzi z Wielkopolski, ale jest Szprotawianką z wyboru. Ze Szprotawą związała swoje życie zawodowe i rodzinne. Z wielkopolską starannością i grzecznym dystansem poprowadza czytelnika po znanych i mniej znanych miejscach czy obiektach miasta nad Bobrem. Jest to druga publikacja, zarówno w pierwszej, jak i w drugiej miałem okazję uczestniczyć. Wspierałem autorkę duchowo i finansowo, ale to nie o tym, bo wiele osób nie szczędziło, wiele osób się zaangażowało w to przedsięwzięcie. I tutaj pan Maciej Borna jest świadkiem, że ta szkodawska biblioteczka z roku na rok rośnie, tak? Publikacji przybywa. Tych pozycji jest naprawdę bardzo dużo i to jest to świadectwo, które zostaje dla potomnych. To jest ten nasz wkład w tą wielowiekową historię Szprotawy. Jeszcze fragment, no z racji obowiązku wystosowałem list. List oczywiście oficjalny, bo nie może być inaczej, ale pewne rzeczy pominę. Szanowna Pani Wando, z wielką radością kieruję do Pani wyrazy serdecznego podziękowania za Pani nieocenioną działalność na rzecz miasta Szprotawa, w szczególności za pasję twórczą oraz publikacje, które w sposób wyjątkowy przyczyniły się do promowania i popularyzowania lokalnej historii, kultury oraz dziedzictwa tego pięknego miasta, o czym wspomniał Pan Burmistrz. Pani praca nie tylko przyczyniła się do pogłębienia wiedzy o naszej małej ojczyźnie, ale także zainspirowała wielu mieszkańców Szprotawy i okolic do większego zaangażowania w życie społeczne oraz zachowanie pamięci o naszej historii. Dzięki Pani staraniom wiele ważnych aspektów naszej wspólnej przeszłości zostało uwiecznionych i upowszechnionych w formie publikacji, które z pewnością będą cennym źródłem wiedzy dla przyszłych pokoleń. Pragnę złożyć na ręce Pani Wandy życzenia dalszych sukcesów w działalności twórczej oraz nieustającej pasji w odkrywaniu i promowaniu bogactwa naszej lokalnej kultury. Dziękuję za wszystko, co Pani zrobiła i nadal robi na rzecz Szprotawy oraz jej mieszkańców. Dziękuję Ci Wam. Dziękuję serdecznie. Panie Wody! Boże, kochani, no właśnie, naprawdę. Zachciało mi się napisać. Zacieszcie się póki czas. Ale tak poważnie się zrobiło, proszę Państwa. Stanowiska są obrazne, wydam się. Jeżeli można, to zanim zagłębimy się w tym przewodniku tak częściowo, to po prostu powiem, skąd się wziął ten pomysł na napisanie przewodnika. To jestem leśnikiem, tak, z wykształcenia, fajny zawód. Pasja poznawania historii, bo z czasem, tak? Z czasem człowiek tu i tam jeździł i oglądał i dociekał, czemu i tak dalej. Tak to się gromadziło, no aż tam po prostu musiało znaleźć gdzieś ujście.
Tak jak już z magdalenkami, w 2019 zostały oddane, no nie wyobrażałam sobie, żeby o tych magdalenkach nic nie było. No i z racji tego, że mnie to tak interesowało, przelałam to na papier lepiej gorzej. Od pana Macieja dostałam materiały, no te niektóre materiały to są, wiecie, tak pisane, że nie dość, że ja kiepsko piszę, to jeszcze z takich materiałów takim anachronicznym językiem pisanym, odczytywać i to przekładać na język współczesny dla mnie było trudne, ale się jakoś lepiej czy gorzej udało. Natomiast tutaj mi tak potem poszłam dalej, tak, potem była pandemia. No i te moje takie zamiłowanie historyczne może, czy takie spojrzenie na świat, no dość dużo czytam, ale ja mogę długo czytać i dużo, bo ja szybko zapominam, więc ja cały czas mogę czytać te historyczne książki, one się nie nocą, coś tam może zostaje. No i tak właśnie jest wiele publikacji, wiele książek, są bardzo poważne książki profesorów w Wrocławiu. Jest bardzo dużo naszego pana Macieja Boryny, regionalisty, który świetnie pisze, ma świetne pióro. Zazdroszczę tym ludziom, co mają świetne pióro, bo ja mam taki, znaczy, plus. Ale pan Maciej pisze o pewnych rzeczach oddzielnie, tak? To są poszczególne pozycje traktujące oddzielnie każdy temat. A mnie zabrakło takiej, wiecie, takiego podręcznika, takiej książki, może nie podręcznika, to się źle kojarzy, takiego przewodnika, który wezmę i wszystko o tej Szprotawii, może od A do Z, może tam któreś O i E jest pominięte, ale znajdę wszystkie ciekawe zabytki, historie z tym związane i tak dalej. No muszę państwu powiedzieć, że no i dlatego siadłam, jak była ta pandemia, no i pisałam, i pisałam, i pisałam, wreszcie to światło dzienne uzyskało i już za chwilę zaproszę was na krótką prezentację tego przewodnika, no i myślę, że będzie fajnie. Drodzy państwo, to porządek naszego spotkania przedstawia się następująco. Za chwilę, jak Wanda już powiedziała, zapozna nas z przewodnikiem i zapraszam już w tym momencie do podróży przez historię i przyrodę Szprotawy. Następnie będzie blok pytań, dyskusji i możliwość otrzymania tutaj publikacji z autografem autorki. Także pani Wando, proszę zaczynać. U męża bez autografu, a u mnie z autografem. Podzieliliśmy się. Myślę, że można by było chyba zrobić światełko. Można by chyba przynajmniej tutaj może te światełka. Będzie ciut lepszy obraz. Proszę państwa, tu jest okładka mojej książki. Ja miałam zamiar przeczytać, bo tu są takie fajne laurki, takie recenzje tej mojej pozycji, tego mojego przewodnika, ale może nie będę czytała, bo to zajmie dużo czasu. W każdym razie pan Maciej Boryna tu mi sprawił przyjemność takimi słowami, że przełoży przewodnik się, jego treść tak napisane, że się przełoży na duże zainteresowanie na czytelników. Bardzo bym sobie tego życzyła. No ale to zależy właśnie, jak on jest napisany. Natomiast pan Maciej Siewicki to już troszkę przytoczył, ale tu z kolei mi się takie zdanie podoba. Zabiegi te mogą prowokować czytelnika do indywidualnych poszukiwań tego, co jest nasze, ale jeszcze nie do końca poznane. I tu mi się podoba to indywidualnych poszukiwań, proszę państwa. Przewodnik nie mówi o wszystkim. Na pewno będziecie czuli niedosyt niektórych informacji. Może gdzieś tam się nie do końca dobrze mi zdanie ustawiło. Ale właśnie zapraszam. On zaprasza do tych indywidualnych poszukiwań. Dziękuję obu panom za recenzje, bardzo miłe. I za te takie właśnie szczególne słowa. Proszę państwa, tu tak pokrótce tą literaturę, więc pan Hieronim, profesor Hieronim Szczegóła, Szprotawa XX wieku. Usiłowałam tam coś wyczytać, ale to dla mnie było bardzo mądre, ale coś tam dałam radę. Pan profesor już nieżyjący, jeden profesor i drugi, Jerzy Majsza, Civitas Szprotawa. To jest bardzo fajna i dostępna napisana książka. No i pan Maciej Boryna, tu jest właściwie napisałam, żeby tu nie przedłużać, zbiór książek o Szprotawie, okolicznych miejscowościach i przyrodzie. Bardzo dużo od pana Macieja, że tak powiem, wyciągnęłam. Od pani Anieli Cichalewskiej i pana i Macieja Boryny, historia i architektura bramy żagańskiej w Szprotawie. Tu bardzo przepraszam panią Anielę, bo z jakiegoś niedopatrzenia w bibliografii w przewodniku się nie znalazło. Jeszcze raz pani Anielo, bardzo przepraszam, ale to naprawdę niezamierzone. Tak się zasugerowałam
panem Maciejem, że no tak, że tak się stało. I pani Małgorzaty z Kamiński, Kościół Świętego Andrzeja w Szprotawie i Ławie też dużo mi pomógł. Zresztą polecam te wszystkie materiały. No i oczywiście było szperanie w internecie i to szperanie to jest tragiczne w pewien sposób, jak się samemu nie ma dobrze opanowanej albo nie ma się tej wiedzy historycznej, bo wtedy wszystko może być prawdą, a niestety albo właściwie niestety informacje czasami były sprzeczne, więc trzeba je było weryfikować i ciągle je przytaczać i myśleć, co tu jest, co napisać, żeby czegoś nie napisać źle. Tutaj takie, no ja bardzo lubię historię, więc tutaj zamieściłam wam kilka takich cytatów mądrych ludzi o historii i jest taki na przykład. Pokolenie, które ignoruje historię, nie ma przeszłości ani przyszłości. To taki amerykański pisarz Robert Heinlein, który jest twórcą literatury science fiction, czyli literatury takiej naukowej, ale fantastycznej. To mi to właśnie się, że taki pisarz no, związany z fantastyką, czy przede wszystkim, tak, ma takie poważne spojrzenie na historię. No i tu nasze takie przysłowie, które często lubimy mówić. Historia lubi się powtarzać. Okazuje się, że autor nie jest znany, albo nie do końca znany. A tu jest świetne dla nauczycieli. Historia jest najlepszym nauczycielem, ale ma najgorszych uczniów. I tak chyba jest. Premier Indiligandi. Nie znać historii to być zawsze dzieckiem. Cyceron. No i proszę państwa, jesteśmy już w przewodniku. Tutaj mamy taki plan średniowiecznej Szprotawy. Skończę ja to radę. O, nie, wszystko się pomyliło. Dobra, to ja już nie będę lepiej myszy ruszać. Ale tak, widzimy, tak. No nie wiem, czy ja tutaj nie miałam tutaj. Już, ja przy jestem. Czy jak ja tak zrobię, no. Ale co? Nie, bo ja chciałam, wiesz co, myszką pokazać na przykład. Ale widzisz, myszka nie. Nie, dobra, nic nie będę pokazywać. Państwo widzicie, to biało-czarne to są mury obronne, tak? Takie przerywane. Fosa, te takie patyczki, te takie kreseczki. No i rzeka, rzeka Szprotawa i jej odnoga. No i charakterystyczne budynki, które niemal przetrwały do dzisiaj. A to jest ratusz nasz, B, kościół Niebowzięcia Najświętszej Marii Panny, C to jest kościół zamek. To jest zamek, ale tak, to są na fundamentach zamku. Teraz obecnie niestety zamku nie mamy. Na fundamentach kościół pod wezwaniem Bożego Miłosierdzia, kościół ewangelicki, D no to klasztor Świętej Marii Magdalena od pokuty, który częściowo się zachował. E to jest nasza też szczątkowa brama żagańska i gdzieś tutaj, gdzie jest literka F, na wysokości hotelu Marpol, ale troszkę bardziej chyba przesunięte w stronę tego pomnika Flory, znajdowała się brama Głogowska. Fajnie by było, jak gdzieś by tam, no ale to już nie wiem, czy jeszcze jest możliwe, zaznaczyć, czy na chodniku, jakimiś kreskami, czy jakimś pisem, że tam kiedyś była właśnie taka brama. No, ale to jest takie moje spostrzeżenie. Pierwotne tereny, na których położona jest Szprotawa, zamieszkiwało plemię Dziadoszan. Historycy mówią także o Bobrzanach. W każdym razie były to plemiona słowiańskie. W literaturze najwcześniejsze zapiski o ziemiach, na których znajduje się nasze miasto, znajdziemy u niemieckiego kronikarza Titmara z Merseburgu. Kronikarz opisuje spotkanie cesarza Niemiec Ottona III z księciem Bolesławem Chrobrym. Władcy pielgrzymowali do grobu świętego Wojciecha w Gnieźnie w 1000 roku. Najprawdopodobniej miało to miejsce w okolicy dzisiejszej Iławy, obecnie dzielnicy Szprotawy. To jest wszystko, właściwie wszystko nam wiadome, szczególnie o tym spotkaniu. Przyjmuje się, że lokacja Szprotawy miała miejsce w 1260 roku i została dokonana przez księcia gwiazdowskiego Konrada I, syna Henryka Pobożnego, a wnuka Henryka Brodatego. Myślę, że te dwie postacie tutaj nam na ziemi lubuskiej, ale właściwie śląskiej historycznie są w miarę znane. W
tym czasie Polska była rozbita na dzielnice, którymi władali poszczególni książęta piastowscy. Także wtedy Polska nie miała króla i powstawała szprotawa. Historyczne spotkanie władców średniowiecznej i ławie współcześnie upamiętniają dwa pomniki. Kamienny obelisk znajduje się przed mostem na Bobrze w dzielnicy Szprotawy i Ława. Postawiony został w 1960 roku z okazji obchodów tysiąclecia państwa polskiego. To tysiąclecie, to obchody trwały przez 6 lat, tak tam rząd to zapisał stosowną uchwałą, czyli od 1960 do 1966 roku. I następny pomnik, już późniejszy znacznie, wykonany z drewna z okazji tysiąclecia historycznego spotkania obu władców. Postawiony został na placu przed ratuszem w 2000 roku. Także ten fakt historyczny jest mocno zakorzeniony w świadomości Szprotawian, mimo że okolicznych mieszkańców. I proszę Państwa, tutaj zobaczycie takie dwa krążki. Ten srebrny to jest denar Bolesława Chrobrego, jeszcze księcia Bolesława Chrobrego. Tutaj jest napisane na nim Polonia Princes, czyli polski książę, który wybił z okazji właśnie tego tysiąclecia, z okazji spotkania w roku 1000 obu tych władców. Natomiast Iława, dzielnica, no bardzo jest nasza dzielnica współcześnie Szprotawy, ale długo była odrębnym, powiedzmy, tworem, odrębną jednostką. Ma te ciągoty historyczne i bardzo dobrze i ogłosiła kilka lat temu właśnie taki konkurs na logo, z dzielnicy i wygrał taki tutaj taki rysunek, no taka praca, która właśnie jest wzorowana na tym denarze, tylko zamiast princes jest słowo Ilwa, a więc Polska Iława. No w środku to jest prawdopodobnie, jedni mówią, że orzeł, inni, że kogut, ale my przyjmujemy, że to jest orzeł. A na pewno nam go mówi, on świetnie znany. Do jednych z najstarszych budowli, która zachowała się na szprotawskiej starówce, należy ratusz. Początkowo posiedzenia rady odbywały się w wynajmowanym drewnianym domu kupieckim, który stał na skraju rynku. Dopiero w XIV wieku w centrum rynku wybudowano z kamienia i cegły jednopiętrowy budynek, którym obradowali rajcy miejscy. W 1539 roku ratusz powiększono i dobudowano gotycką wieżę od strony wschodniej. Po kolejnych odbudowach ratusza ze zniszczeń wywołanych pożarami obecnie on szczyci się dwiema okazałymi wieżami, wschodnią i zachodnią. Jest to ewenement na skalę międzynarodową. Takich ratuszy w Europie jest kilka. I po prawej stronie mamy obecny, jak wygląda obecnie ratusz, czyli z tą wieżą zachodnią zakrytą, bo trwają remonty. Ściana południowa już ma wykończoną elewację. I tutaj poniżej jest wejście. Kiedyś to wejście, proszę Państwa, pod balkonem było wejściem głównym, przy czym portal, który dzisiaj widzimy, kiedyś był dużo bardziej okazały, ale z jakichś względów on się nie zachował. Na górze mamy balkonik z piaskowca wykonany i na nim jest herb Szprotawy. I teraz kilka słów o tym herbie, który wyżej tutaj zamieściłam, bo warto jest, żeby każdy Szprotawianin znał ten herb, co tam w nim jest właściwie, bo możemy tak no, różnie wiedzieć albo nie. A więc przede wszystkim widzimy mury obronne, ta część środkowa, dolna, na której jest tarcza, a na tej tarczy czarny dolnośląski orzeł z białą przepaską. Dolnośląski orzeł, czyli jak gdyby historycznie cały czas do Dolnego Śląska my przynależeliśmy, może tu po sobie kropkę. Po obu stronach natomiast są takie dwie wieże, to mają oznaczyć, to są bramy. Jedna żagańska, druga głogowska. Na bramach na trębacze, no można powiedzieć, że jacyś ludzie, którzy szczegą tego miasta. Intrygujący jest być może ten budynek w środku z czerwonym dachem. Otóż to jest nic więcej, tylko zamek książęcy. A na jego tle widzimy herb rycerski z takim pióropuszem. No, ja wyczytałam, że ten nasz herb był wzorowany na pieczęci miejskiej, średniowiecznej pieczęci miejskiej, ale znacznie później dodano
ten Krzyszak, czy tam ten Harold Rycerski. I jak gdyby tak używać mogliśmy, czy już dokładnie tym herbem się posługiwało miasto od 1597 roku, kiedy to cesarz rzymski, a król Czech, Rudolf II Habsburg, jak gdyby zatwierdził ten nasz herb i on do tej pory funkcjonuje. Czyli no, ta historia, my też tą tworzymy historię, dzisiaj jest dzisiaj, jutro już będzie mała historia. A po lewej stronie stara kartka przedwojenna, proszę Państwa. I co? Ratusz jest jaki jest. Nie ma może na nim bluszczu, na pewno nie ma, ale mnie bardziej intryguje i nie wiem, co to jest za sala. O, to wygląda oczywiście na jakiś obieg, na restaurację, tak? Ale nie wiem, gdzie to jest. Sklepienie by wskazywało, że to może być w sali rycerskiej. Ale kompletnie mi piece nie pasują. Nie wiem, czy Macieju, ty wiesz, gdzie to jest? Co to jest za... No, bo mnie się bardzo podoba, ja bardzo lubię, jak w ratuszu jest restauracja. Czy wiemy, że w piwnicach ratusza był lokal w nazwie Rathaus Keller, czyli piwnica ratuszowa i rzeczywiście była to taka piwiarnia. Może to jest piwnica, bo te piece, które tutaj są, nijak się mają do obecnego naszego też ciekawego pieca. I to jeszcze raz, no niestety dalej będziemy ratusz przerabiać. Wieża zachodnia, to jest ta delikatniejsza. Tak ją, jak ją dzisiaj widzimy, została zaprojektowana w XVIII wieku przez znakomitego budowniczego Marcina Granca Młodszego, który działał na Śląsku i w Wielkopolsce. Na każdej z czterech ścian wieży znajduje się tarcza zegarowa, do których mechanizm zegarowy wykonany został przez światowej sławy zegarmistrza Karla Weissa w Głogowskiej Fabryce Zegarów Wieżowych i Dworcowych. Otóż ten pan Karl Weiss... Weiss? No, ja zawsze mam kłopoty tego typu. I jeszcze jak powiem von zamiast von, to już będzie szczyt. Więc ten Karl Weiss był niesamowicie zdolnym zegarmistrzem. I jego te mechanizmy zegarowe brały udział w światowej wystawach londyńskich, wiedeński w Paryżu i zawsze zdobywał nagrody. Jeden z jego ostatnich tych mechanizmów zdobył złotą nagrodę i mieszkańcy Głogowa postanowili zakupić i ten zegar funkcjonował na ratuszu głogowskim, no ale w trakcie powiedzmy działań wojennej końcówce wyzwolenia to wszystko tam, starówka przecież Głogowska została całkowicie zniszczona łącznie z tymi zakładami Karla Weissa. Natomiast z tego, co wyczytałam, to takie mechanizmy zegarowe między innymi jest w Poznaniu, na poznańskim ratuszu. Czy tam jeszcze on działa, to nie wiem. Może coś o wieży wschodniej. Jest znacznie starsza, pochodzi z XVI wieku, czyli ona była pierwsza. Znajdowały się w niej między innymi cele więzienne. Patrząc na wieżę, łatwo dostrzec, że jest skrzywa. I proszę Państwa, teraz będzie coś co stanowi też pewną część przewodnika, a więc historię z przymrużeniem oka. Ponieważ nie chciałam, żeby ta pozycja była taka może monotonna, żeby trochę gdzieś ktoś zdobył, złapał jakiś oddech, poprosiłam swojego małżonka, żeby, a ponieważ on ma pióro takie, no bardzo, bardzo, którego mu zazdroszczę, żeby taki historyjek, oczywiście bardzo związany tematycznie, napisał. Pozwólcie, że tak szybciutko przeczytam. Diabeł w ratuszu. W szprodawskim ratuszu zalał się diabeł, paskudny i natrętny. Nic sobie nie robił z egzorcyzmów i święconej wody. Beczał obraźliwie i siarką smrodził. Rajcy byli załamani, nie mogli bezpiecznie obradować. Rada w radę uchwalili nagrodę dla śmiałka, który czarta przepędzi. Ale albo nagroda była za mała, albo mieszkańcom brakowało odwagi, bo nikt nie śmiał się z diabłem zmierzyć. Po jakimś czasie do szprotowy zawitał wędrowny wojak, co to z niejednego pieca chleb jadał. Dowiedział się o nagrodzie i postanowił z diabliskiem się spróbować. Zasiadł na noc w sali rycerskiej. Diabeł o północy hałasy rozpoczął, ale wojak nic sobie z tego nie robił. Nie boisz się mnie? Zawył rogaty. O, nie takie cuda na wojnie widziałam, roześmiał się żołnierz. Czart zaparł się o piec i o trzy łokcie go przesunął. Patrz, jaką mam siłę, bój się.
to jak pas podciągnął, zaparł się i piec dookoła sali przepchał, aż na stare miejsce wrócił. A niech cię wszyscy święci, wrzasnął czar. Wypadł z ratusza, kopnął wieżę, aż się przepuliła i przepadł na zwierzę. A wieża stoi krzywy do dzisiaj. No i to jest rozwiązanie, proszę Państwa. Nie musimy wędrkować, ja dołożę do sprawy sił nieczystych. No i jeszcze raz wspomnę, że autorem historii z przymrużeniem oka jest Jerzy Wilanowski, natomiast autorami zdjęć zamieszczonych w przewodniku są Wanda Wilanowska i Bogdan Jedzimiński. I bardzo obu panom serdecznie dziękuję za tą współpracę i pomoc. Następnym razem, bo już więcej będzie zdjęć, jak będzie więcej pieniążków. Musieliśmy się strasznie z tego, no. A tu no, najstarsza i najciekawsza może. Sala rycerska wraz z dolną partią murów wieży wschodniej stanowi najstarszą część ratusza. Świadczą o tym charakterystyczne, bardzo grube mury i wąskie korytarze. I tak tam jest. Tamte korytarzyki są takie no, na jednego człowieka. Na suficie sali zachowało się stare sklepienie kolebkowe. Innym cennym obiektem jest piec kaflowy z oryginalnymi kaflami, przy czym 12 z nich ozdobione są znakami zodiaku. Rzeczywiście piec jest ciekawy, ładny. Ja go wprawdzie pamiętam, on był lekko zielonkawy, chyba że coś źle pamiętam, a teraz jest taki popielato-beżowy i te 12 znaków to piaty. Pewnie też nam wszystkim bardzo znany. No też taka pozycja, którą znamy, ale trzeba ją było pisać. Fontanna Rybka. Pierwotnie w tym miejscu znajdował się pręgierz. Później miejski zbiornik na wodę, którą drewnianymi rurami dostarczano ze studni artezyjskich znajdujących się w Iławie. W 1654 roku w księdze wydatków miejskich znajduje się zapis o wydatkach przeznaczonych na fontannę pod nazwą Pompa Delphi. Fontanna była też nazywana studnią wieloryba. A my obecnie mówimy o niej Rybka. I tutaj mamy po prawej stronie stare przedwojenne zdjęcie. Tu się nic z tą fontanną nie stało, nie zmieniło za wiele, albo może nic. To rzeczy kolorystycznie. A już na dole mamy zdjęcie pewnie krótko po wojnie. Aż tam jest napis restauracja, więc to już jest za naszych jak sobie czasów. No wszyscy lubimy Rybkę, prawda? A najbardziej dzieci. No i następna wielka pozycja u naszych zabytkowej substancji miasta, kościół. Gdyby nie kościół, to byśmy słabo datowali nasz rad, w ogóle przepraszam, powstanie miasta. Kościół pod wezwanie w niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny datowany jest na XIII wiek. Świadczy o tym zachowany dokument z 1 grudnia 1260 roku dotyczący udzielenia 40-dniowego odpustu każdemu, kto w tym dniu nawiedzi konsekrowany kościół. Dokument ogłosił brat Witius, dominikanin z upoważnienia papieża Aleksandra IV. Kościół pierwotnie jednonawowy, w XV wieku rozbudowany do trójnawowej świątyni w stylu gotyckim. Wielki pożar w 1672 roku niemal doszczętnie zniszczył świątynię, dach i całe wnętrze. Odbudowie kościoła znacznie pomógł starosta głogowski Bernard Herberstein. Zachowane współcześnie wyposażenie kościoła, ołtarz główny, ołtarze przyfilarowe i ołtarze boczne są wykonane w stylu barokowym. Czasami się pojawia też słowo gdzieś tam rokoko. No i proszę Państwa, widzimy tu tą świątynię, naprawdę poważną, potężną, niemal jak ratusz, albo może i tak jak ratusz. Widzimy te stare, zarys starej świątyni, stare wejście z ozdobnym portalem, takim łukowym, czyli gotyckim. Nad nim okulus, taki otwarty otwór okienny. Prawdopodobnie on był też zabudowany ażurowo, cegłą, także był bardzo ozdobny. Na samym górze taki ozdobny element to attyka, czyli taki ściana, można powiedzieć, dekoracyjna, która przysłania dach. No i mamy potężną wieżę. Wieżę, jak to się mówi, ostatniej, Boże, nie powiem jak. W razie wieża obronna, wieża, no dzwonnica tam jest, ale też służyła mieszkańcom jako wieża obronna. W trudnej sytuacji można było się tam do środka chronić. Cóż jeszcze chciałam? Aha, dobrze. No i na jednym zdjęciu mamy ołtarz główny. Oczywiście wszystkie ołtarze są po renowacji i w trakcie chyba, albo może już wcześniej, wiedziano, że za tabernakulum znajduje się taka
tabliczka tutaj poniżej kościoła, a na, poniżej tak zdjęcia z kościołem, która mówi właśnie o tym, że to starosta włoski Bernard Herberstein przyczynił się do powstania, do odnowienia ołtarzy i świątyni. I też nad głównym obrazem z niebowzięcia jest jego herb. A ten ołtarz, który znamy pod nazwą Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, to wcześniej nosił, nie wiem czy jeszcze, ale chyba tak już się nie posługujemy tą nazwą, ołtarz 14 wspomożycieli. Tam jest 14, proszę Państwa, figur, które jak ja próbowałam odcyfrować, to tak mi się niby udało, ale jak to potem częściowo, bardzo, może połowę, ale jak potem dostałam materiały przy okazji właśnie renowacji tego ołtarza, to połowa czy czwarte było nietrafione, tam jest tylko głównie rozpoznałam świętą Katarzynę po prawej stronie z kołem, świętą Barbarę po lewej z wieżą i na samym dole po prawej stronie święty Krzysztof z Panem Jezusem, a wszyscy inni to są bardzo pierwsi, jak gdyby tacy święci jeszcze z okresu, to są wszystko święci męczennicy z okresu średniowiecza, do których po prostu ludzie się wcześniej modlili, czy ze względu na choroby, czy jakieś morowe powietrze, czy jakieś inne nieszczęście. Tam są tacy właśnie sami średniowieczni, nam nieznani, powiedzmy nieznani i niewspółcześni dla nas święci. Na północnej ścianie wieży kościelnej znajduje się epitafium osoby duchowej Bertolda z Wierzbna, który pochodzi z 1316 roku. Nam też jest to bardzo znane. To epitafium najprawdopodobniej znajdowało się na murze cmentarnym, który był wokół świątyni, tak jak zawsze wcześniej były cmentarze, taki tu był cmentarz, okolony było murem, ale już w XIX wieku na początku zostało to zlikwidowane. Co do tego epitafium, prawdopodobnie jest to najstarszy zabytek tego typu na Śląsku, a może i w Polsce. Innym rodzajem tablicy nagrobnej jest tablica prawa i łaski stosowana przez protestantów dla upamiętnienia osoby zmarłej. Tablica z 1558 roku została odkryta kilka lat temu przy renowacji ołtarza Świętej Tepli. No ciekawa jestem, kto z Państwa, oprócz mojego męża, wie, który to jest ołtarz Świętej Tepli. No bo ja nie bardzo wiedziałam, ale to zrobię taką pauzę odnośnie innej mojej pozycji, która powstała jako pierwsza. Pierwsza moja książka, którą napisałam, książeczka, czy jakby to nazwać, to jest przewodnik po kościele Niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. I on jeszcze nie ukazał światła dziennego, bo jakoś nie umiem na niego zdobyć pieniędzy. I on jest cały opisany, proszę Państwa, bo przy tych moich różnych wojażach zawsze się idzie do kościoła, bo kościół to jest bardzo znaczna, charakterystyczna i ciekawa budowla. No i w tych kościołach widziałam, że są lepiej opisane, gorzej są one opisane, czasami nawet się właśnie znalazł jakiś mini przewodnik i też mi właśnie brakowało takiego. I od tego się zaczęło, że ja zaczęłam, pierwsze to jest właśnie o tym naszym kościele, o tych wszystkich ołtarzach. Też w taki sposób, nie piszę tam, że to jest taki styl, albo takie coś takie, wiecie, poważne, gdzie trzeba mieć wykształcenie do tego, żeby pisać, a nie chcę tak, tylko tak, żeby każdy wiedział, co to za święta, czemu on tam jest, a co się z nim wiąże, jakie święto, bardzo tak, jak gdyby praktycznie. Ale on czeka jeszcze na swoje 5 minut, mam nadzieję, że się doczeka. No i to właśnie jest z tego ołtarza świętej Tekli pochodzi ta bardzo rzadka i ciekawa tablica prawa i łaski. One głównie były wykonywane w drewnie, ale tablica upamiętnia osobę Hansa von Scheinachowie byli protestantami i przez jakiś czas administrowali dobrami szpotarskimi. Też przeorszą zakonu Magdalenek przez kilkadziesiąt lat była Barbara Szojna. Był to wielce zasłużony ród, nie tylko tu na Szpordawie, ale na Śląsku. Bardzo był duży, rozgałęziony. No wiadomo, że tutaj do nas przyszedł na Śląsku, bardzo mocno się rozwinął protestantyzm. I jakiś czas protestanci nie mieli swojej świątyni. W różnych miejscach mogli odprawiać nabożeństwa, ale między innymi przez jakiś czas te nabożeństwa protestantów odbywały się także w naszym kościele
i mówiło się wtedy, że Kościół jest symultaniczny. Aż potem właśnie dostał pozwolenie na został budowany, ale to będzie za chwilkę, będzie chyba już. Jeszcze nie. Bardziej z Kościołem się wiąże zakon świętej Marii Magdaleny od pokuty. Sprowadzony został do miasta w 1314 roku po śmierci księcia Henryka III Głogowskiego. On w ogóle sprowadził ten zakon z Francji do Polski, do Nowogrodzca, a dopiero później z mniejszej miejscowości, z innej, patrzę na męża, do Bytomia Odrzańskiego. Bytomia Odrzańskiego, ponieważ tam się źle siostrą działo, jego żona Mechtylda i syn Henryk IV sprowadzili z tego Bytomia do Szprotawy. Zakonnice. Siostry objęły patronat nad kościołem, mimo wzięcia na świętej Mary Panny w Szprotawie, nad kościołem świętego Andrzeja w Iławie i innymi kościołami w okolicy. Klasztor docelowo składał się ze skrzydła północnego, wschodniego i południowego. Do dzisiaj zachowało się właśnie to najstarsze skrzydło północne, w którym jesteśmy. Magdalenki nieprzerwanie działały do 1810 roku, a więc prawie 500 lat. Kiedy to z nakazu króla pruskiego Fryderyka Wilhelma III na Śląsku zostają zlikwidowane klasztory żeńskie i męskie. Po niedawnej renowacji budynku odkryto wiele ciekawych artefaktów, m.in. salę renesansową, która w przeszłości pełniła rolę refektarza, czyli jadalni zakonnic, oraz 10 srebrnych monet z końca XVII wieku i pewnie wiele, wiele innych szczegółów mówiących o tamtych czasach. I tutaj widzimy, prawda, te monety srebrne, tą salę renesansową, bardzo ładna, bardzo ciekawa. Najciekawsze jest to, że ona jest dość duża i wsparta na takim wielkim, stosunkowo niskim, bo sala nie jest bardzo wysoka, filarze. No i miejsce, w którym się znajdujemy, czyli Centrum Aktywności Społecznej, tak to dzisiaj się nazywa, ten budynek taką rolę pełni. No i na środku mamy zakonnice świętej Marii Magdaleny, popularnie zwane magdalenkami, ale też białymi paniami od habitów, które nosiły. No te habity to raczej habity nosiły raczej od święta, ale były one białe. I tu mamy przedwojenne zdjęcie, na którym widoczny jest klasztor zakonu świętej Marii Magdaleny z wszystkimi trzema skrzydłami. To jest widok jak, no, z lotu ptaka, ale my to napatrzymy jak gdyby od ulicy Sądowej i tam te dwa budyneczki zakreślone na czerwono to już nie istnieją, tak? A tutaj mamy remont, który trwał od 17 do 19 roku. No wtedy to się wydawało, że to się nie skończy, a okazuje się, że się zawsze doczeka finału, aby było tak z innymi naszymi zabytkami. No i dotarliśmy do zamku. Ja sobie cenię wszelkie informacje. Nie wiem dlaczego, pewnie z przekory albo z tego, że jestem Polką. Jak odnajdujemy gdzieś w Szprotawie ślady polskości. Tu w tym momencie, w tym przypadku odnajdujemy ślady książąt piastowskich. Także i tutaj właśnie znajdziemy. Z piastowskiego zamku do dzisiaj zachowały się jedynie fundamenty i części przyziemia od strony południowej. Budowę zamku w XIII wieku przypisuje się najmłodszemu synowi Konrada I, a to czyli tego, który założył Szprotawę, Przemkowi I Szprotawskiemu. Według innych źródeł powstał później, na przełomie XIII i XIV wieku. Pewne jednak jest to, że postawili go książęta piastowscy. Zamek nie był stałą rezydencją książąt, głównie pełnił rolę warowni obronnej, którą w imieniu księcia zawiadywał Kaszkenan. W wojnie 30-letniej, czyli w tej wojnie religijnej między katolikami a protestantami, zamek został bardzo zniszczony, a na skutek pożaru w 1672 roku niemal doszczętnie spłonął. Nie został odbudowany, a na jego miejscu ulokowano wytwórnię słodu. W 1747 roku na jego fundamentach powstał kościół ewangelicki pod wezwaniem Bożego Miłosierdzia. Przez jakiś czas ówcześni mieszkańcy używali nazwy Zamek Boży. Kościół z całym wyposażeniem przetrwał wojnę, jednak z powodu braku ewangelików
Popatrujmy. No i tu mamy te zdjęcia obecnego kościoła. Na samym dole, na środku jest tak, jak on wyglądał w czasie swojego funkcjonowania. Także niewiele zostało, ale ja osobiście się bardzo cieszę, że została podjęta taka inicjatywa i zostanie on przywrócony miastu, że nie został rozjechany z pychem, chociaż za te pieniądze pewnie równie inne potrzebne, ale no historię trzeba znać, tak? Historię trzeba znać i zachowywać jej świadectwo. Będzie to już coś innego na pewno. Warszawiacy, właśnie Polacy mogli sobie odbudować Zamek Warszawski, wiadomo, że to jest inna ranga. Dlaczegoż my nie możemy po naszym Zamku Piastowskim i Kościele Ewangelickim zostawić jakiegoś śladu, a nie tylko, żeby to był ślad w literaturze. Także ja osobiście jestem bardzo zadowolona, że to będzie obiekt służący dalej społeczeństwu, tylko w innej formie, tak jak tutaj, gdzie jesteśmy. Nie wiem, ile mamy czasu, ale jadę dalej. Tak. Można słuchać tego. Dobra. Mury obronne, no też znane, słuchajcie, ale tu w przewodniku jest wiele takich fajnych innych jeszcze smaczków. No ale musiałam to tak jak gdyby te ważniejsze ująć. Powstają wokół miasta już w XIII wieku. Najpierw są to wały drewniano-ziemne, umocnione kamieniami i drewnianą palisadą. W późniejszym okresie, około XIV wieku, wzniesiono mury z kamienia polnego, rudy darniowej i cegły. Te tereny były bardzo bogate w rudę darniową, no ale cegła inna też nie był z tym problem. Grubość murów przy ziemi wynosiła około 1,20 m, a wysokość ponad 8 metrów. Obwarowanie w największym rozwoju posiadały dwie bramy, Głogowską i Żagańską, 3 furty i 25 baszt. Mury po zewnętrznej stronie otaczała fosa wypełniona wodą. W dużej mierze rolę tę spełniała rzeka Szprudawa i jej odmierza. W XVIII wieku wraz z rozwojem artylerii mury obronne przestały być potrzebne i w związku z tym były likwidowane. Likwidowane wszystkie miasta, niemalże mało jest takich miast, gdzie Baczków i jeszcze tam innych by się znalazło, gdzie mają całkowite pozostałe zachowane mury obronne. Do dzisiaj przetrwała częściowo brama Żagańska i część murów na odcinku północnym, zachodnim i południowym. I tutaj widzimy na lewym zdjęciu fragment murów północnych, a na tym drugim zdjęciu pozostałość po bramie Żagańskiej. Te przylegające budynki, właściwie tej samej bramy jak gdyby nie ma. No i teraz oprócz tych zabytków jeszcze starałam się umieścić takie ciekawe miejsca, żeby były ciekawsze, które no, czy swoją architekturą, czy historią, czy jakimś innym faktami są ciekawe i można o nich coś powiedzieć. A jest to 18-metrowa wieża ciśnień, powstała w ramach budowy nowoczesnej sieci wodociągowej w latach 1866-67. Wykonawcą była znana na świecie firma brytyjska, też programa jakieś miała duże aspiracje, oby tak dalej było. Przeczytam tak jak napisałam, AIR, która budowała tego typu obiekty w Londynie, w Wiedniu czy w Moskwie. No więc Szprotawa to nie kurze spod ogona, dobrze? Wypadło, tak? To jest mocne. To w kozie? Rewiza strażacka zbudowana w 1899 roku posiadała 5 stanowisk garażowych, a w centralnej części wieżę do suszenia węży. Zawsze myślałam, że ta wysoka część to służyła, zresztą tak to jest generalnie, zresztą służy strażakom do ćwiczenia formy, ale tu w tym wypadku no, służyła do suszenia tych barcianych, długich węży. No, obiekt dla mnie jest bardzo ciekawy ze względu na architekturę, on jest bardzo ładny. Szkoda, że no, mnie się marzyło i marzy, żeby tu było Muzeum Pożarnictwa i jakichś takich rzeczy. No ale niestety obiekt jest w rękach prywatnych, no i tak to w tym momencie jest. Kamienica z murzynkiem powstała w XIX wieku. Na parterze budynku była apteka, którą prowadziła aptekarska rodzina Kepertów. Apteka funkcjonowała jeszcze w latach 80. ubiegłego wieku. Na fasadzie budynku do dzisiaj widoczna jest tajemnicza figurka murzynka. Jak ja przyjechałam do Szprotawy, w 1978 roku, to jeszcze miałam szczęście być w tej aptece, podziwiać. Jeszcze wtedy się tak nie podziwiało, ale były takie piękne, dębowe, ciemne szafy.
prawdopodobnie te wszystkie szybki były kryształowe. Szkoda, wtedy była szpitalnie jedna tylko apteka. Ludzie nie chorowali, jak teraz. I no niestety po tej aptece śladem jest tylko murzynek na fasadzie. No murzynek, pewnie też już wiecie tą historię o murzynku. Otóż takie apteki, które posiadały murzynka, dawały świadectwo takie widoczne, tak, że my tu mamy, przygotowujemy leki z surowców, które są pozyskane na wschodzie, czyli jak imbir, gałka muszkatołowa, goździki, liść bobkowy, bo i takie tam jeszcze, powiedzcie sobie, powiedzcie sami, takie różne wschodnie specyfiki. I wtedy właśnie takiego murzynka stawiali. Muszę wam powiedzieć, że ja znam 3 apteki z murzynkiem i to wszystko jest na Dolnym Śląsku, we Wrocławiu, na rynku głównym, tam przy rynku głównym jest budynek i tam jest tej. A potem był chyba Złotnik, ten budynek, jak się nie mylę, albo ktoś taki. I tam jest murzynek. I niesamowicie robiąca wrażenie apteka jest w Jeleniej Górze, też w centrum miasta. I tam, proszę państwa, są 3 murzynki na fasadzie. 3. Każdy jest inny, bo jest albo bukiet, znaczy się do połowy, albo cały. I tam na samym szczycie, znaczy pod dachem, trzeci murzynek. Także dla mnie to mogłabym wstać i patrzeć, jakie to ludzie dawniej mieli pomysły i jaka to była no, promocja, propaganda, coś takiego tam. Reklama. Reklama. No i jesteśmy w naszym parku Geperta. Działające w XIX wieku niemieckie towarzystwo upiększania miasta. No pięknie, dla mnie to jest, Boże, takie towarzystwo upiększania miasta, jak ja bym chciała, żeby Szprotawie było, ale to nikąd jest, bo nasze miasto coraz piękniejsze. Dla upamiętnienia wielkiego szprotawianina Henryka Geperta, pochodzącego z aptekajskiej rodziny, właśnie z tej rodziny, która tego murzynka postawiła, umieściła tam na fasadzie i chcieli, żeby Gepert był oczywiście aptekarzem, ale się chłopak zbuntował, no i został światowej sławy botanikiem, geologiem i był długoletnim dyrektorem Ogrodu Botanicznego we Wrocławiu. To towarzystwo postanowiło założyć na jego część park. Park powstał na miejscu zasypanej fosy. Jeszcze dzisiaj możemy podziwiać drzewa takie jak dąb kolumnowy, miłożąb dwuklapowy, skrzydłożyk kaukaski, daglezja zielona, a wiosną łany cebulicy syberyjskiej, kokoryczy puste, ziarno płonu wiosennego i inne. Ciekawym miejscem jest grota, która została licowana materiałem do złudzenia podobnym do rafy koralowej. Obecnie jest porośnięta rzadką rośliną płożącą cymbalarium pluszczykowatą. I tu mamy zdjęcie. To są bardzo drobne kwiatki, bardzo drobne listki, ale można je znaleźć na zacienionych starych budynkach jakichś typu zamków. Ostatnio byliśmy u Czocha i tam właśnie też na północnej stronie ta roślinka się utrzymywała. No mamy pomnik Geperta. Co ciekawe, to jest on na autentycznym cokole, który przechował pan, przypomnijcie mi, pan Mieczysław Pozaroszczyk. Natomiast to już jest późniejszy, po pierwsze jest już współcześnie zrobione i takie samo, proszę państwa, stoi w Ogrodzie Botanicznym we Wrocławiu. I tak stało w tamtym XIX wieku, tak to właśnie było, że był i we Wrocławiu taki pomnik i w Szprotawie. No i tu mamy stare pocztówki przedwojennej, tą grotę, ona trochę była jakby mniej zacieniona. A na dole już mamy tężnię solankową i też jest pięknie i też bardzo miło się tam wystarczy. Naszą współczesną. Współczesną przebywa i spotyka. No jesteśmy, musimy też wyjść za mury miasta, bo tam też są ciekawe rzeczy. I nie sposób je pominąć. Wraz z upływającym czasem średniowieczne miasta z konieczności rozrastały się poza teren murów obronnych. W pierwszej połowie XIX wieku nastąpiło przyłączenie Iławy do Szprotawy. Dzięki temu miasto zyskało wyjątkowy zabytek, jakim jest kościół świętego Andrzeja. No i tak by to miało. Powstał on w XIII wieku, jak podają niektóre źródła, w miejscu czczenia pogańskiego boga Tymca.
Zbudowany został w stylu romańskim o murach grubości ponad 1 metra. Do świątyni wchodzi się przez bogato ozdobiony portal z kreskowca w kształcie trójskokowego łuku. Wewnątrz mamy piękny, późnogotycki ołtarz szafowy, tak zwany pentatry, którego autorstwo przypisywano mistrzowi z Kościeszowic. Niestety informacja ta nie znalazła potwierdzenia. Innymi cennymi zabytkami są kamienna chrzcielnica romańska i epitafium poświęcone rodzinie Abrahama von Nostitz, naczelnego poborcy podatków w księstwie żagańsko-głogowskim. I tu mamy współczesne zdjęcie kościoła. Prawdopodobnie to wejście, ta przybudówka na pewno to jest z późniejszego okresu. No i właśnie ten cudny ołtarz, który się, ta część środkowa jest większa i dwie pary skrzydeł z każdej strony. W środku mamy Najświętszą Marię Pannę z Dzieciątkiem, świętego Jakuba i świętego Andrzeja. A na skrzydłach od wewnątrz są cztery sceny z życia Najświętszej Marii Panny. Po zamknięciu tych wewnętrznych skrzydeł też są cztery święte postacie kobiet. Natomiast te skrzydła zewnętrzne są tylko bogato zdobione, malowane. Nie ma tam żadnych figur. No i tu mamy na dole krztylnicę. Ja jeszcze pamiętam, jak ona stała do góry nogami i podpierała ambonę w kościele. No i taka tam była, no była, coś dziwne to było, ale tak to kiedyś wyglądało. Taka była potrzeba. No i u góry mamy to wejście, jak się już wejdzie do przedsionka, tak, to jest to wejście z bardzo ładnym portalem, z takimi tam z 5 takich guzów kamiennych. No troszkę jest podniszczone, ale ileś to prawie 800 lat, to już ma prawo tak wyglądać. No nieodłącznym elementem, chociaż już coraz bardziej się to zadziera, może i dobrze, oby to było dobrze, są szprotarskie koszary. Budowę rozpoczęto w 1868 roku i były gotowe na przyjęcie żołnierzy niemieckich powracających z wojny francusko-pruskiej w 1871 roku. W koszarach stacjonował 5. Pułk Artylerii Polowej imienia Teofila Podwielskiego, generała pruskiego pochodzącego z polskiej szlachty. No niestety zabory się tu kłaniają. Po klęsce w I wojnie światowej 1918 roku Niemcy podlegają demilitaryzacji. Szprotarski garnizon zostaje wówczas rozwiązany. Jednak ówczesne władze miasta cały czas zabiegały o powrót wojska. Ostatecznie stało się to w 1935 roku. Wcześniej na potrzeby wojska powstaje w pobliżu Wieklic poligon, który w latach 30. przekształcono w lotnisko. W dniu wybuchu II wojny światowej, 1 września, z lotniska wystartowało 37 samolotów myśliwskich Messerschmitt. No, tak to wyczytałam. Nie znalazłam informacji, gdzie one leciały, ale możemy sobie dopowiedzieć. Później obiekt służył Luftwaffe na lotach na Związek Radziecki i dalszych działaniach wojennych. Po wojnie lotnisko i koszary zajęło Wojsko Radzieckie w ramach międzynarodowych ustaleń. Ostatecznie wojsko opuściło koszary i lotnisko we wrześniu 1992 roku. Od tego czasu obiekty zajmowane są przez ludności wino. I tutaj mamy na dole po lewej te koszary, które już coraz mniej przypominają koszary. Są tam i budynki, i szkoła jest, tak. A po prawej stronie mamy stare przedwojenne zdjęcia i u góry jest to główne wejście do koszar i charakterystyczny nazistowski pomnik, czyli orzeł trzymający wieniec laurowy z swastyką. A na dole to jest też na tej samej ulicy, proszę, też prawie na wprost wejścia do głównego do koszar. Proszę Państwa, wcześniej, jak nie było liceum, to w tej części była droga. Zresztą jak wchodzimy do liceum, to tam jest brukowana droga. I ona łączyła ulicę Niepodległości i powiedzmy z tą koszarową wtedy, czy niemiecką to ulice były. I dla upamiętnienia, czy albo oddania hołdu, bo tu teraz mówię o tym dolnym zdjęciu, gdzie stoi taki wielki, monumentalny pomnik. Był ku uczci artylerzystów, którzy polegli właśnie w wojnie prusko-rosyjskiej. Był taki dosyć
potężny, otoczony takimi kulami, z łańcuchem. A dzisiaj po tym pomniku została tylko taka fundament, taka platforma betonowa i dwie daglezy, które tak wyczytałam. Dwie daglezy są duże, wtedy były zasadzone. Może któreś z tych drzewek, to jest właśnie tych małych, to jest prawdopodobnie, to są te daglezje. Wszystko się zmieni, nic nie jest stałe. Pomału się zbliżamy do końca, ale jeszcze troszeczkę. Budynek poczty, bardzo oryginalny, zresztą wszystkie budynki pocztowe na Dolnym Śląsku są bardzo ciekawe, bardzo ładne. Zniesiony w 1889 roku dla Pruskiej Poczty Cesarskiej w miejscu dawnego szpitala. Na początku lat 30. XX wieku na poczcie zainstalowano pierwszy w Niemczech wzmacniacz dla radia przewodowego. No mówię cały czas, że nasz portawa to no, nie tyle co. Przed pocztą stał pomnik Germanii, bogini zwycięstwa, upamiętniający zwycięstwo Prus w wojnie prusko-francuskiej pod Sedanem. Takim ciekawym budynkiem była też łaźnia miejska, zbudowana w 1908 roku w miejscu dawnego cmentarza katolickiego. Była to inicjatywa Rady Miejskiej, aby uczcić srebrny jubileusz pary cesarskiej Wilhelma II Hohenzollerna i jego żony Augustę Wiktorii. Dlatego niestety tego cesarza i króla Niemiec, który musiał abdykować. Był to nowoczesny budynek oferujący kąpiele pod natryskiem, wannę, kąpiele lecznicze i masaże. Obecnie zaadoptowana łaźnia jest na mieszkanie. Basen wybudowany został w 1935 roku. Główna niecka ma długość 50 metrów. Między innymi trenowali na nim niemieccy pływacy przed olimpiadą w Berlinie. Basen funkcjonuje do dnia dzisiejszego. Takie podobne baseny też budowano w Żaganiu, to też w tych latach był budowany, ale już znacznie gorzej wygląda, praktycznie teraz nie ciągnie. No i jesteśmy, ostatni slajd. Proszę Państwa, no musiałam umieścić też te slajdy, chociaż to już nie Szprotawa, a jeden pałac to przecież Henryków, drugi to Wieglice, no ale znalazłam w Henrykowie sponsora. Panią Ewę, no i tak to musiało się zakończyć, ale przy czym jest to, myślę, taka ważna część, bo często Szprotawianie w obu pałacach na różnych uroczystościach bywają. Pałac Henryków i Pałac Wieklice położone są nieopodal Szprotawy. Pierwsze wzmianki o Pałacu Henrykowym pochodzą z 1650 roku. Jego właścicielem był wiedeński kupiec, zaś ostatnimi właścicielami rodzina von Neumann. W czasie II wojny światowej w pałacu schronili się członkowie rodziny Potockiej. Mamy polski akcent. Arystokracja się wspierała, chociaż oni, no dobrze. Pałac Wieklice ma znacznie starsze pochodzenie, sięga bowiem czasów średniowiecznych. Początkowo były to dobra rycerskie, które z biegiem lat rozrastały się i należały do kolejnych właścicieli. Od 1786 roku znalazł się w posiadaniu rodziny von Neumann, pierwszy z rodu Georg Neumann, był synem miejscowego chłopa. Dzięki swoim umiejętnościom, pracowitości i szczęściu doszedł do wielkiej fortuny. W kolejnych latach rodzina znacznie się bogaci i w 1865 roku z rąk króla Prus Wilhelma I otrzymuje tytuł szlachecki. Po II wojnie światowej Neumannowie zostają zmuszeni opuścić swoje dobra, które przejmuje PGR. Obydwa te pałace. Obecnie pałace po wielu trudnych latach odzyskały swoją świetność. Mieszczą się w nich hotele i oprócz wesel organizowane są różne atrakcyjne spotkania. I tutaj po lewej mamy pałac w Henrykowie, po drugiej stronie pałac w Wiechlice i klatka schodowa w Wiechlicach. No i portret cesarza Napoleona, bo też gdzieś wyczytałam, ale to jest taka tylko pobożna, niesprawdzona albo wręcz fałszywa informacja, że Napoleon, jak tutaj wojska napoleońskie przechodziły przecież przez Szprotawę i okoliczne miejscowości, nocował. Ale to nocował tylko któryś z generałów.
No i dobrnęliśmy, proszę Państwa, do końca. Strasznie się cieszę, zwłaszcza nagroda się należy. Szkoda, że nie mam jakiegoś, nie wiem, czegoś dla takiego malucha, bo świetny jest, Boże, to Pan. To będzie normalnie jakiś profesor. Serdecznie dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam chętnych do bezpłatnego nabycia przewodnika. Życzę miłej lektury i przyjemności poznawania historii. I w tym miejscu chciałabym gorąco podziękować sponsorom, dzięki którym publikacja mogła się ukazać. No jeszcze raz serdecznie dziękuję panu burmistrzowi, dziękuję staroście żagańskiemu, dziękuję, no nie ma z nami już tych panów, tych osób, prezesowi zakładów usług Zachód, pan Marcin Kwaśniewski jest zawsze bardzo szczodry. Wiem, że nie dla mnie to nie tylko dla mnie, że wiele inicjatyw wspomaga. Nadleśniczemu Nadleśnictwa Szprotawa, panu wicewojewodzie lubuskiemu Maciejowi Siwińskiemu, pani Ewie Kochmańskiej, szefowej Pałacu w Henrykowie, pani radnej Szprotawy Monice Biazik oraz pani Marii Jańskiej-Pińskiej. Te wszystkie osoby, proszę Państwa, wsparły mnie finansowo, bo ja mam taką zasadę, że ja mogę napisać, ale swoich pieniędzy nie dam, bo jestem poznanianka, więc ja się zdaną, tak? Dziękuję także Państwu Urszuli i Piotrowi Śpiorskim za współpracę i wydrukowanie mniejszej publikacji. Dziękuję wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób mnie wspierali i służyli pomocą merytoryczną panu Maciejowi Śpiemu, panu Maciejowi Wolynie i panu Karolowi Błaszczykowi. Jeszcze raz wszystkim dziękuję za cierpliwość, bo pewnie wszystko wiedzieliście, a ja was tu niepotrzebnie oświecę. Dziękuję serdecznie.